co nas przekonało, żeby rodzić na Maderze, to głównie... temu w Warszawie dowiedzieliśmy się, że udało nam się zajść w ciążę, to wiedzieliśmy już, że przeprowadzamy się na Maderę. No i wtedy mieliśmy dylemat. Czy przeprowadzić się jeszcze w ciąży, czy lepiej, jak urodzimy w Warszawie i przeprowadzimy się dopiero po tym, jak urodzi się nasze dziecko. Jesteśmy teraz w drodze do Fanal, bardzo turystycznego miejsca, ale bardzo pięknego. Jest to takie starodrzewie. I zatrzymaliśmy się dosłownie po 15-20 minutach podróży z Funchal w restauracji. Tutaj można sobie zrobić jakieś chrzciny, imprezki, wesela z takim pięknym widokiem na góry i zieleń. Trzeba przebrać pieluchę. Idziemy na punkt widokowy. Miradoro, jest ich tutaj mnóstwo. To, co wpłynęło na to, że urodziliśmy na Maderze, to głównie rozmowy z Polkami, które już tutaj urodziły, i ich rekomendacje. Kolejnym argumentem było to, że służba zdrowia jest tutaj na wysokim poziomie i w Funchal, w centrum, jest szpital uniwersytecki, gdzie jest oddział neonatologii. No i my skorzystaliśmy po porodzie z tego oddziału. Tam mamy piknik, właśnie się towarzystwo rozchodzi i idzie tam na górę. Maleństwa tu są. Kolejnym argumentem, który był za tym, żeby rodzić na wyspie, było to, że poczułam się tutaj bardzo bezpiecznie, poczułam tutaj taki spokój. Jest to ciężkie i trudne do uchwycenia, może mało racjonalne, ale po prostu poczułam, że jest to to miejsce, w którym chcę, żeby wydarzył się poród. Wyszłam na górę. Nie widać. Kolejną kwestią jest to, że Funchal, jeszcze na pewno o tym powiem, jest takie centrum Origem, które jest założone przez dulę i położną i dulę, Christine Marie, i one oferują kompleksową opiekę kobiet w ciąży, towarzyszą podczas porodu, no i poporodową. Kolejna rzecz, tak jak byliśmy tutaj w październiku, to poznałam dr Filipę, która później prowadziła naszą ciążę. Dr Filipę super mówiła po angielsku, była bardzo opiekuńcza, troskliwa i zaczęła mówić na jednym ze spotkań o aromaterapii i duli, więc postanowiliśmy rodzić tutaj, a później okazało się, że rodziliśmy dokładnie w poniedziałek, czyli jedyny dzień, który miała dyżur, więc odbierała nasz poród. Było ekstra. Takie coś? Kolejna rzecz. Mogliśmy rodzić na Maderze. Madera jest w Portugalii, Portugalia w Unii Europejskiej, więc to, że rodziłam, nie wymagało od nas żadnych dodatkowych kosztów. Wystarczyło karta EKUS. Bardzo ważne jest to, że ja przeprowadziłam się na Maderę do ojca dziecka, do partnera, który prowadzi tutaj już działalność zawodową, biznesową, a nie, że przeprowadziłam się na Maderę tylko po to, żeby tutaj urodzić. To jest dość istotne w kontekście NFZ-u, ponieważ ja rodząc korzystałam z mojej karty EKUS i ona uwzględnia taką sytuację. Z perspektywy czasu w sumie najważniejsza rzecz, która zadecydowała o tym, że przeprowadzimy się wcześniej i urodzimy na Maderze, to to, że łatwiej jest się przeprowadzić z dzieckiem w brzuchu, w dwupaku, ponieważ ciąża przebiegała super i po rozmowie z lekarzem jednym drugim mieliśmy zielone światło, że spokojnie wyniki są idealne, więc możemy rodzić, gdzie nam się tak naprawdę podoba.